Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Ja widzicie, jest wiosna, mamy marzec. 72 tysiące na koncie. Naprawdę bardzo, bardzo dobre pieniążki. W tym sezonie się udało nas zarabiać przez zimę, ale teraz będziemy sobie mówić. Dzisiaj akcja, która jeszcze ogólnie nie była na odcinku. Czyli akcja opyski. Pojechałem, kupiłem sobie opyski. 4000 litrów nawozu za 7400 zł. Czyli odżywki tam RSM. Powiedzmy, że to jest RSM. Myślę, że dobra cena za RSM. 32 rozcieńczone wszystko. Wszystko jest elegancko. Dobra, wsiadamy do 30. Czyli poczciwie 30 wsiadamy i już będziemy mówić co i jak, czemu i czemu, tak. Pieniążków dużo. Dobra, lecimy, bo szkoda czasu. Podnosimy podnośnik. Peskiwa, znaczy i lecimy sobie na tutaj na nasze pierwsze pola. Potem sobie pojedziemy zamiast tamtędy. Pojedziemy sobie tędy, pojedziemy sobie tutaj obok pyzmy trochę poszło, ale powiem szczerze, że poszła tam ta cała pyzma. Co była końcówką, no i tutaj zostało mi pyzmy 3000 litrów. Miałem 130. Powiem szczerze, zdrowo. Pewnie zdrowo debiutuję, ale dobrze, bo zarobku. Jest, mleka za mleko jest teraz w momencie 16 tysięcy złotych. Więc myślę, że to są naprawdę bardzo fajne pieniążki w tym momencie. Sobie ustawić szerokość mniej więcej, by to chyba jest 12. Peskiwacz, jak się nie mylę, niestety, no wiadomo, nie jest to ręcznie odkładany opieskiwacz. To trochę boli, ale nic na to wcześniej nie powiedziałem. Myślę, że taka 11, 8 na godzinę, myślę, że będzie sam raz. Dajmy odżywki w tym momencie, mówię, nie będę dawał cały czas nawozu. Z tego względu, że nawóz jest przeznaczony teraz dla mnie bardziej na żyto na kaszonkę pod zasiewy kukurydzy i tak dalej, jeszcze muszę tak ogólnie jechać kupić nawóz, a to już jest mniejsze o to. Skąd dokładnie taka kwota pieniędzy? Jak pamiętacie, skończyliśmy, można powiedzieć, sezon na odcinku związanym z trawami, tak? Ale przy dobrej pogodzie, która była, to mówię poważnie, nie oszukuję, przy dobrej pogodzie udało się jeszcze w listopadzie skosić pokos trawy. Wiadomo, nie żaden luksusowy, ale zawsze coś tam dał. Tej trawy. I dało mi bodajże 10-24 kulki. Nie, co ty pierdolisz? Poczekaj, czekaj, czekaj. A tym dużym kawale było 8, 9, 10. Kurwa, zjechałem. 10, 16 kulek. 16 kulek było. samych właśnie kulek sianokiszonki. Sprzedałem, bo mi nie był potrzebny taki nadmiar. Sprzedałem tą kiszonkę. Zrobiłem. No za te pieniądze, dość dobre pieniądze. Nie pamiętam dokładnie, muszę go na tym sezonie przez okres przebijania wziąć sobie po prostu kurwa opyskiwać się. Przez okres przebijania zapisywać, co dokładnie miałem. No zostawałem także po 5000 za pracę gospodarza. Więc łatwo policzyć, tak? Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. 5000 za 5, 25 tysięcy od samego gospodarza. Reszta to zarobki z, właśnie z kukurydzy, z mleka, z Jezu, sianokiszonki sprzedanej i zarówno
właśnie zarobek u gospodarza. No i tak właśnie się pieniążki nazbierał. Myślę, że do Bakpota kwota, która pewnie będzie dość dobrze spożytkowana. Mam dobry plan na tą inwestycję, co tutaj zrobić. Bo już muszę wam powiedzieć, zadeklarowałem się, że będzie stawiana wiatr na opasy. Nie przeze mnie oczywiście, czy dla mnie, ale nie przeze mnie osobiście, tylko przez firmę, która będzie mi tu ogarniała. Jest firma ugadana, będziemy tutaj wszystko ogarniać. Z tego co wiem, wstępnie jest to na okres... Kurwa, co ja pamiętam, jaki okres? Przez okres tygodnia będzie to zrobione. Więc myślę, że to nie będzie jakiejś tutaj straty zbytnio dłużej. Chyba trzeba oczywiście teraz złożyć sobie... opryskiwacz. I to by mogę sobie pojechać. Kurwa, jak pani uwierzy. I tak, ugadałem się. Materiał wraz z obocizną 35 tysięcy. 35 tysięcy, myślę, że jest to dość dobra cena. Za wiatę, która będzie mieściła między 25-35 sztuk bydła. Więc myślę, że to będzie tak w miarę dobry. Oczywiście duży sztuk. Bo oczywiście stawiam opas na opasy. Stawiam w tym sezonie. Bo powiem szczerze, o już coś mi tutaj... No właśnie, już jest kurwa bolączka. Opryskiwacza. No to fajnie. Czy chcę sobie trochę pograć realnie? Nie uda się. Zobaczcie, muszę zrobić to, co bym nie chciał, ale muszę to jednak zrobić. Inaczej tego się nie da. Zrobić. I tak. 35 tysięcy, więc zostaje nam jeszcze 37 tysięcy. Więc może coś w tym sezonie wlecieć jako nowy nabytek. Tutaj tak będzie na pewno coś. Inaczej mnie, ja jestem taką osobą, która też rozwija gospodarstwo. I to wszystko, ale chcę przede wszystkim teraz uderzyć w hodowlę. Zwiększyć naszą hodowlę, która jest, powiem szczerze, z jednej strony naprawdę fajnie opłacalna, tak? Dobra, mam na razie krowy mleczne, co też no skutkuje tym, że jednak tych pieniędzy mam. Fajnie, kurwa, mam to inny krowy ten, znaczy zagadałem mi nagrać sobie na krajownicy, to ja sobie pykam na klawiaturze, dobra, mało ważne. I tak. Andrzej, kurwa, podatka się trochę spierdoli. Pana farm zrobię, to zrobię. No, nic się nie stanie, dlatego dwa właśnie ten mały zaryt, kupiłem właśnie z opyskami, żeby pasowało. I tak, firma wchodzi w następnym tygodniu i myślę, że to już będzie czyli kwiecień, a skończymy budowę. Firma przyjdzie, no bo tak naprawdę mam teraz tylko i wyłącznie na tym miesiącu zrobić opyski i nawozy, ewentualnie jeszcze rozdali nojowice, ale to może poza nagrywaniami, żeby też tego wszystkiego czasu nas nie robić. Więc tyle mamy. Droga ninja, o, trochę nawet taki statka, co widzicie? Tutaj trochę większy kąt ustawiłem, dobra. Nie wiem, czy będzie tam teraz idealnie równo, ale mam nadzieję, że jakoś tam będziemy myśli mniej więcej tam ślad jakiś stary widać. No i że trochę napadu będziemy robić, to nic. To tak wiadomo, teraz ścieżki by się wydało mieć. No a zacząłem silnik tego, żeby spełnić te warunki. Więc może jakiś taki nowy silnik, nowszy, nie nowy, tylko nowszy silniczek, może też wejść i chciałbym coś po prostu już pokombinować. Nawet mimo szerokości, to jest 27 metra, nawet pomiędzy szerokością zmniejszyć trochę szerokość,
ale mieć ten progres właśnie, że mógłbym sobie ścieżkę robić, to by miał dużo lepiej poganiać. Nie wiem, czy na początku samym to fajnie było, na 60, 30 i ścieżki robić, wiadomo. Z jednej strony bardziej ekonomicznie, z drugiej, no... Musicie mi napisać, czy by to było jeszcze jakoś więcej. No zobaczymy ogólnie, jaki będzie jeszcze zamysł u mnie w głowie, co ja tu będę miał właśnie w planach do zrobienia. Ale myślę, że będziecie zadowoleni. Bo na pewno, jeśli to wleci, to prawdopodobnie lata wleci wraz z nowym nabytkiem już na gospodarstwo, co ziści moje, powiedzmy w cudzysłowie, obecne marzenie gospodarza tutaj, więc możecie się mniej więcej domyślać, co bym tu chciał i co będę chciał kupić. Więc no, powiem tyle. Będzie ciekawie, ale mówię, to tylko tak mówię, marzec to jest okres taki, który będzie nałożone przeze mnie, a to widzimy się na kwietniu już, więc no myślę, że będzie po grubości to wszystko elegancko szło, dobra, cyk. Miałeś wyłączyć opryskiwać, dobra, serio. Pyk. Pyk, pyk, pyk. No i zajebałem na tą. Na kurwa 100%. Trzeba wziąć te flaczki, wypierniczyć się stąd, bo to już nie da się. Odpalamy, zobaczymy, no. No tak, jak mi się nawiezie, tak będzie. Nie będę poprawiał. Ale powiem szczerze, że trzy zbiorniki, dwa zbiorniki tego RSM-u mogą być mało. Szczerze, może być mało. Z tego teraz, co ja tu widzę. No ale trudno, ile będzie, tyle będzie. Powoli będzie się tu nawoził. Bez żadnej spiny, wiadomo, jeżdżę wolniej. O, chcę tu fajnie do nawieść. Mogłem teoretycznie, ile tam jest, 12? No dychę jeść. Ale zapyskiwacz mi to 8 będzie. Myślę, że też będzie dobrze. Nie wiem, jak to będzie wyglądało teraz to nawiedzenie. Czy to jakoś w miarę fajnie wychodzi? Po pierwsze, mamy za duży nakład. Czekajcie, ja zobaczę sobie na minimapie. Nie wiem, że tak nie wolno robić. Z jednej strony, ale chcę zobaczyć. Tak, kurwa, teraz pokaż nawiezienie. Nawiezienie, no jakoś tam idzie. Manga załadzenia. Chcę zacząć pogadać z dzierżawcą, chyba będzie trzeba przeładować chyba te wątki z tego co widzę. Tyk. Dobra, i zobaczymy, czy tak teraz będzie dobrze. Powinno być w miarę dobrze. Tak mi się zdaje. Na oko najlepiej. Że kurwa się tak zacina, że sam nie wiem. Jak to lecić ma? Nie ma sensu na minopki odpalać. Szczerze teraz powiem. Jak się nawiedzie, tak będzie. Może będzie trochę źle. Ale wiadomo, to jeszcze nie jest jakieś to perfekcyjne gospodarstwo, tak? To nie jest jakaś precyzyjna robota i to wszystko, więc tutaj musicie mieć na to zobaczenie, tak? No 30, no cudów nie narobimy. A że chyba uliśnych jeszcze tych ramion miał, to by fajnie się tutaj składało wszystko. No i tak. W maju będziemy pewnie ciąć, że to na kieszonkę, bo tak mniej więcej wyjdzie mi pewnie termin, bo za późno prawdopodobnie zasiałem na kieszonkę. Bo tak sprawdzę szczerze, sprawdzałem sobie, będę ukrywał, przewinąłem sobie do maja, przed ogólnym graniem, nagrywaniem. I powiem szczerze, dopiero żyto na kieszonkę idzie w maju. Więc czy zianówka ewentualna będzie w miarę,
Nawet w maju powinna być, co nie? Na początku maja byśmy to poprosili, nawet w połowie. Chociaż kurwa, teraz nie ma różnicy, teraz praktycznie patrząc na obecne czasy, to może być nawet tak, dobra. Ja sobie nasz trochę na klawiaturze ustawię. Ten Maciek nie sobie tu leci. Jakoś tam sobie tutaj musimy dać radę. Wszystkim to mówię sobie przez pryzmę. O, tylko pewnie prawie pierdol patrzos. Nie. Parę prostych zostało. A właśnie, co jeszcze się wydarzyło? Proszę Państwa, opowiedzcie, kuźwa. Patrz, obozy mieszałeś tylko i ty nie masz siana. Proszę Państwa, grałem sobie tej gier, kurwa, którego oczywiście umiałem sobie wyłączyć te dodatkowe funkcje. O. Patrzcie. A my... co? Jak kurwa jedna bala siana? Ej. A, pardon, bo to są bale innych rodzajów, dobra. Mało ważne, ale mamy ogólnie belki siana. Tutaj mogę sobie nawet wyrzucić belkę siana. O, fajnie. Trzeba kurwa miejsce bez jaj. A, dobra. On tu się pewnie nie będzie spiło, dobra. Ale ogólnie mam taki magazynek. Myślę, że to będzie wszystko dobrze. Ogólnie nie wiem, gdzie to się popierdoliło. Gdzie to się kurwa schowało. Powinno to gdzieś się pokazywać mi tu gdzieś w środku, niestety nigdzie, więc nie pokazuję. Ale to będzie kwestia, później wiecie. Sprawdzenia, ogarnięcia, tak? Ja to dopiero wygrałem, dopiero się nauczę tego swego. Będę się dopiero patrzył, jak to wygląda wszystko, dobra. Nasze jazdy sobie odłóżmy. Ogarnę się wolnością, mam wiecie. Więc zaraz wychodził, jak nie powiem kto i patrzył, czy się... Czekajcie, jak on teraz pojechał tak na Annie, miałem prosto. Czekajcie, czy ja tutaj już nie pyskałem, kurwa, to jest to pytanie. A 100% pyskałem. Kurwa, muszę na sobie teraz odcinku dojdziemy, co muszę zrobić. Żeby sobie tutaj cię ułatwić, dobra. Ik, cofamy. Cofamy, cofamy, cofamy. To gdzieś tu będzie teraz. Ona teraz ślady widzę, dobra. Ich, jedynka i... No tam mogę chyba się celować teraz na te... nasze ślady. Wiadomo, wiecie rannym, jakieś ślady mamy zostawione, więc zawsze wiemy, gdzie jedziemy. O, tutaj niestety tego nie ma. No nie chcę tutaj zbytnio sobie niszczyć tego pola. Ale chyba na tego odcinka to już trzeba tak będzie... Tak, następnym sobie tak trzeba się zrobić. Może nie ścieżki, ale sobie tak nie cenię zrobić czy coś, żeby po prostu widzieć. Mimo to narzut czy czegokolwiek tutaj będzie, ale przygotowa się tak trochę bardziej realnie. Zobaczycie, kto widzi. Wszystko w praniu. Teraz widzę, że pewnie mam nakład. No, nie mam nakładu. Powiem szczerze, ciężko to pokazuje. Fak, 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 fak. Nie te guziki na joju. Czekajcie, no bo tak, mamy 100%. 50, 80, 70. Czyli to gdzieś jeszcze nie jest nawiezione. Tak może patrzeć. 100% tu. No dobra, to się gdzieś tam będzie jeszcze te luki delikatnie pawiało. To tam nie ma krzywdy. Szczerze mówiąc. Tam będzie ogarniać wszystko na spokojnie, później. Ale ta jest taka zrywna. No, jeszcze pierdolny. Tyk. I odpalamy, jedziemy. Jedziemy do końca, do brzega. Kończymy odcinek. Mówię, plany mam. Co właśnie do budynku, więc budynek będzie teraz przeniesiony, wszystko będzie porobione tak, żeby to po prostu miało fajnie. Inaczej, będzie postawiony, zobaczcie gdzie je. Dokładnie później, po postawieniu i tak dalej, ja myślę, że staje, że to będzie sztosk. W moim odczuciu mam tu, jak się mówi, czuję to w kościach, tak? Że będzie to jednak
moje posunięcie pod tym względem, że ma sprzedawać kieszonki, czy siano będę mógł sobie po prostu eleganckości ograniczać przy bydle swoim. A to się równa większy zarobek. Dobra, nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby trochę tyle. Jeśli tak, czy nie mam przyspodobał, zostawcie komentarz. I niech ci zabrać, nie trzymaj się następnego odcinka. Na razie. Cześć.